Rady Gminy w dniu 5 listopada 2014 roku na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Witam bardzo serdecznie pana wójta Wiesława Nasiłowskiego, państwa radnych, państwa sołtysów, radnego powiatu grójeckiego pana Arkadiusza Zmiętniewskiego, pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą sesję oraz pana, który właśnie filmuje wszystkich nas, pana Ireneusza. Pana Ireneusza Piekarskiego. Na drugiej sesji będzie. Także, żebyście państwo widzieli, kto nas tu filmuje. Przystępujemy do porządku obrad. Poproszę pana wójta o sprawozdanie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, Panie Radny Powiatu Grójeckiego i Szanowni Goście. Sprawozdanie na sesję 5 listopada 2014 roku. Złożono wniosek o płatność na wypłatę dotacji do budowy boiska sportowego w Załężu Dużym w wysokości 154 tysięcy złotych. Został złożony wniosek o płatność dotacji dostawy pomocy dydaktycznej w ramach projektu systemowego PKOL 911 pod tytułem Gmina Gniewy usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym na dostawę pomocy dydaktycznej wyposażenia na sumę 167 378 zł i 66 groszy. Złożono także wniosek o wypłatę dotacji w ramach projektu systemowego PKOL 911 pod tytułem Gmina Gniewy usługi edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym na budowę placów zabaw wyposażenia na sumę 83 517 zł. Rozpoczęto budowę masztu telefonii komórkowej na terenie działki gminy Gniewy. Tak jak państwo widzieliście, tu już trwają prace. Prace prawdopodobnie mam obiecane, że na 12 grudnia mają być zakończone. Oby tak było. Zakończono pierwszy etap modernizacji dróg w miejscowościach Cychy, Wilczoruda, Dąbrów Kadarzew, Kolonia Jurki, Przętławice, Kocerany, Wolatniewska. Trwają prace odbioru. Proszę państwa, chciałbym tutaj w tym miejscu powiedzieć, że mieliśmy wielkiego pecha pod względem wybrania wykonawcy. Także pieniędzy nie wypłaciliśmy. W chwili obecnej jest etap odbioru i wiem, że za wszystko nie zapłacimy. Podpisano umowę na dostawę spoiwa drogowego hydraulicznego na sumę 81 889 zł i 59 groszy. Rozliczono dotację ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych na remont drogi w miejscowości Aleksandrów w kwocie 62 383 zł i 75 groszy. Został przeprowadzony remont dróg powiatowych Konie Wilków na odcinku 450 metrów. Tutaj w tym miejscu pragnąłbym podziękować panu radnemu Stępackiemu, który wspierał, mocno to walczył, że ta droga jest wreszcie zrobiona, jak i również już są przyznane pieniądze na drogę w Ciechlinie. Nawet teraz przed sesją dzwoniliśmy. Też no, mają rozpocząć. Dokładnie nie wiem, którego dnia, ale już jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy. Także wielkie dzięki panie radny za wspieranie. Rozstrzygnięto konkurs na najlepszy ogródek warzywny w gminie Gniewy. Z roku na rok przybywa chętnych, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu. 3 listopada odbył się uroczyste wręczenie medali za dwukoletnie pożycie małżeńskie. W tym roku jubileusz 10-lecia obchodziło 5 par. Szanowni państwo, w tym tygodniu przeprowadziłem rozmowę, spotkanie z panem dyrektorem z Pepsi. Pepsi będzie się rozbudowywało o następne powierzchnie. Także są już etap, jest etap rozmów z właścicielami gruntu, że mam nadzieję, że może wreszcie będą im przerabiali nasze soki. Także przygotuje się nam jeszcze dwie duże inwestycje.
Przeprowadziłem rozmowę z Polską Akademią Nauk w sprawie majątku w Michrowie, ponieważ już długi czas temu, jak złożyliśmy dokumenty o przejęcie tej powierzchni, tego gospodarstwa, na dzień dzisiejszy są prace geodezyjne, ponieważ chcą wydzielić park, ten dworek. Także mam nadzieję, że w krótkim czasie zostaną prace zakończone geodezyjne. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania? Ja mam pytania do Pospolita. Pan powiedział, że podpisał umowę. Czy będzie jeszcze w tym roku? W tym roku będzie przyjęto. Czy jeszcze są jakieś pytania? Wszystko jedno, proszę. Ja odnośnie tego Michrowa. Jeżeli chcą wydzielić ten park, czyli pan zostawia sobie instytut dla siebie, ten park? Wiecie państwo, trudno mi jest powiedzieć. Ponieważ przejąć dworek, przejąć park i te budynki, które podlegają pod konserwatora przyrody, to wiecie państwo, i tu dobrze, że będą to dzieje. Bo przejąć taki obowiązek, to nasz budżet gminy, z utrzymanie tych obiektów byłby problem. Dziękuję bardzo. Proszę pani radny. Mam pytanie do pana Kuchnińskiego, czy na tej sesji, którą mieliście ostatnio za tymi zmianami w budżecie, wszyscy głosowali się jednogłośnie, czy to tylko koalicja to decydowała? Już na samej sesji praktycznie pojedynku. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? 14 głosów. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie zostało przyjęte. Żadne wnioski ani interpretacje na piśmie nie wpłynęły. Czy państwo macie i chcielibyście złożyć jakieś? Nie widzę. W takim razie poproszę o przeczytanie uchwały budżetowej ze zmianami. Tutaj tak, macie dlaczego? Nie wiem, czy teraz tłumaczyć państwu, jakie zmiany są w uchwale, czy ja przeczytam uzasadnienie. Może już po wysłaniu uchwał do państwa wpłynęło do mnie pismo o przeniesienie 6700 zł na zakup pompy do oczyszczalni ścieków Kniewa w związku z awarią pompy, która była tam zamontowana. Dlatego pozwoliłam sobie przygotować poprawkę do tej uchwały i 6700 przeznaczając na zakup tej pompy, a taką kwotę zmniejszając wydatki na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Straży Gminnej, ponieważ tam już pozostałe środki, zadanie zostało wykonane. Oczywiście komisja była... A komisja budżetowa została o zmianach powiadomiona i obradowała i zaopiniowała pozytywnie te zmiany. To teraz przystąpię do przeczytania uchwały. Uchwała Rady Gminy Kniewy z dnia 5 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Kniewy na rok 2014. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułów 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 29 sierpnia 2014 roku Rada Gminy Kniewy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Kniewy na rok 2014 nr 38/175/13 Rady Gminy Kniewy z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmniejsza się dochody budżetu łączną kwotą 356 500 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14 721 559 zł. 90 groszy. Dochody bieżące zmniejsza się o 127 976 zł do kwoty 14 485 514 zł. 61 groszy. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 228 524 zł do kwoty 236 045 zł. 29 groszy. Punkt drugi. Zwiększa się dochody budżetu łączną kwotę 364 600 zł. Plan dochodu budżetu gminy ogółem wynosi 15 086 159 zł. 90 groszy. Dochody bieżące zwiększy się o kwotę 364 600 zł do kwoty 14 850 114 zł 61 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody na 2014 rok. Punkt trzeci.
zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 6700 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogólnie wynosi 15 497 257 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6700 zł, to jest do kwoty 2 290 241 zł. 54 groszy. Punkt czwarty. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 14 800 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogólnie wynosi 15 512 057 zł. 2 groszy. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8100 zł, to jest do kwoty 13 215 115 zł 48 groszy. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6700 zł, to jest do kwoty 2 296 941 zł 54 zł groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 na niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na 2014 rok. Punkt 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na fundusz społeczny na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu społeckiego. Punkt 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Dochody. W dziale 700 o kwotę 228 524 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży działek brak zainteresowania ze strony kupującej. W dziale 754 o kwotę 127 976 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu mandatu za przekroczenie prędkości. Mniejsze wpływy. W dziale 756 o kwotę 350 tysięcy zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dokonane wyliczenia na podstawie faktycznych wpływów. W dziale 758 o kwotę 100 zł zwiększa się plan dochodu z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku. W dziale 900 o kwotę 14 500 zł zwiększa się plan dochodu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki. W dziale 010 o kwotę 2100 zł zwiększa się plan wydatków na zapłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. O kwotę 6700 zł zwiększa się plan wydatków na zakup pompy do oczyszczania ścieków w Kniewach. W dziale 700 o kwotę 5000 zł zwiększa się plan wydatków na zapłatę podatku VAT. W dziale 750 o kwotę 6700 zł zmniejsza się plan wydatków na termomodernizację budynków Urzędu Gminy oraz Straży Gminnej. W dziale 854 o kwotę 1000 zł zwiększa się plan wydatków na wypłaty stypendiów socjalnych. Udział własny. W uchwale budżetowej gminy Kniewy na rok 2014 nr 38 łamane na 175 łamane na 13 z dnia 30 grudnia 2013 roku na modernizację dróg powiatowych, udzielenie pomocy powiatowi przy realizacji zadań przeznaczono następujące środki. Droga jeziora Dąbrówka, droga Koniew Jóźruda na ogólną kwotę 240 tysięcy zł. Następnie uchwałą nr 43 łamane na 204 łamane na 14 Rady Gminy Kniewy z dnia 27 czerwca 2014 roku, zmieniającą uchwałę budżetową gminy Kniewy na rok 2014 o kwotę 50 tysięcy zł, zwiększono plan wydatków na modernizację drogi powiatowej przez wyścieklin porozumienie udzielenie pomocy powiatowej przy realizacji zadań. Niniejszą uchwałą podział środków przedstawia się następująco. Droga jeziora Dąbrówka, droga Koniew Jóźruda na ogólną kwotę 230 tysięcy zł, droga powiatowa przez wyścieklin 60 tysięcy zł. I jeszcze przeczytam uzasadnienie do zmiany w załącznikach funduszu sołeckich. Dokonane zmiany w pozycji 30. Zmiana materiału z zakupu tłucznia na zakup spoiwa. Zmiany dokonano na wniosek sołectwa 8. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja mam pytanie. To 67 dochodzi do tych 50, to było wcześniej w budżecie zarezerwowane? Nie. Teraz po prostu o 10 tysięcy przesuwamy z tych dróg, co były Konie Wilków i jeziora dokładamy 10 tysięcy, żeby było 60 tysięcy. Aha. A powiat ile dokłada do tego? 20 tysięcy. To daleko nie będzie to problemu. To się ma? No to czy nie ma poprosimy pana radnego powiatowego, powie o co chodzi. Na tym etapie jest niemożliwe, żeby była inna proporcja, natomiast ta droga jest rozpisana w porozumieniu na 2015 rok, jest rozpisana już właściwie, w porozumieniu na 2015 rok ze zwrotem tej proporcji, o której państwo mówili, bo w tej chwili jest
Znaczy tak, powiat utrzymuje, można zacząć od początku, powiat utrzymuje zasadę współfinansowania dróg gmin, czy remontu dróg powiatowych w momencie, kiedy dochodzi do współfinansowania ze strony gminy w proporcji 50% do 50%. I tak było robione w przypadku tego dłuższego odcinka między kościołem a względem na Dąbrówkę. Dodatkowo jeszcze powiat, mogąc złożyć tylko jeden wniosek w całym roku, złożył ten wniosek o FOGR właśnie dla tej drogi, więc część tych środków jeszcze wróciła do budżetu powiatu i pośrednio do budżetu gminy Pniewy. Natomiast na chwilę obecną środki powiatowe starostwa są takie, że my nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe odcinki 50% do 50%, jedynie możemy podpisać porozumienie z gorszą proporcją dla gminy, bardziej niekorzystną, czyli 25 do 75%, z możliwością zrealizowania tej umowy, ponieważ ten odcinek będzie wykonany tylko w granicach, my tak liczymy, bo okazało się, że droga miałaby 4-metrowa, będzie 5-metrowa, bo po zdjęciu na pobocza okazało się, że tam jest asfalt. Więc nie starczy tyle, co chcieliśmy. I tak wstępnie wynika na podstawie takich wstępnych roboczych zapytań ofertowych, że będzie to około 450 metrów. Więc cała droga absolutnie nie będzie skończona. Jest to pierwszy etap do zrobienia w 2015 roku. I liczę na to, że będzie ta proporcja odzyskana. Może nie w całości, chociaż może i w całości, dlatego że tak naprawdę to chodzi sporna kwota, to jest 20 tysięcy złotych, więc nie jest to nie wiadomo jak duża kwota. Ale rzeczywiście jest to zmiana proporcji nie 50 do 50, tylko 75 do 20 w tym jednym przypadku. Bardzo nam zależało, żeby rozpocząć, żeby zmusić powiat do tego, żeby projekt był wpisany na następny rok budżetowy 2015, bo jak się zacznie, to się prędzej skończy. W związku z tym tutaj w porozumieniu z panem wójtem, tutaj z radnymi, rozmawiałem na temat właśnie budżetowania tej drogi, zgodziliśmy się na zmianę proporcji. Ja sam, mimo że jestem radnym powiatowym i teoretycznie jest to dobrze dla powiatu królewskiego, jestem przeciwny, żeby aż tak bardzo proporcje robić 75 do 25, chociaż państwu powiem, że są propozycje, wiem, że to jest rok wyborczy i tak każdemu się spieszy, każdy by chciał zabłysnąć, ale z takich propozycji 25 do 75 albo nawet 20 do 80 ze strony innych gmin, krótkich odcinków, zarząd i powiat dostał w ostatnim okresie kilka, dobrze, jeśli nie kilkanaście. Także, ale ja jestem sam przeciwny, żeby aż tak bardzo za wszelką cenę robić własnymi kosztami drogi powiatowe w proporcji 75 do 25. Natomiast w tym przypadku, ponieważ ten długi odcinek udało się zrobić w proporcji 50 do 50, udało się uzyskać FOGR i mamy nadzieję na dokończenie, jako etapowanie tej inwestycji, na dokończenie tej inwestycji w 2015 roku można ten wyjątek zrobić, dlatego tutaj pana wójta nawet nie musiałem namawiać, bardzo za. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam, proszę. Najpierw chciałbym się zapytać, jakim kosztem, bo ja rozumiem, pieniądze są przeniesione i skąd dokładnie są przeniesione, bo one się nie biorą gdzieś tam z drzewa zerwane, tylko skąd są i czyim kosztem te pieniądze są dokładane na drogi powiatowe. No i chciałbym powiedzieć, że nie ma znaczenia rzeczywiście. Jeśli powiat nie ma pieniędzy, to chyba dobrze, że my z budżetu gminy robimy drogi powiatowe również, bo one służą nam wszystkim. Natomiast no, nie ukrywam, że tak nie powinno być i rada na takie rzeczy się nie powinna zgadzać, ale no, tak musi być. Proszę bardzo. Dzień wczorajszy, przed dzisiejszą sesją, na drogi powiatowe w budżecie gminy mieliśmy przeznaczone 290 tysięcy. Z podziałem takim, że ta droga Jeziora, Dąbrówka i Konie Wilków było 240 tysięcy, a 50 tysięcy było na drogę przez Wieścieką. Czyli to było ogółem 290 tysięcy. Na dzisiejszej sesji, dlatego jest ta zmianka w uzasadnieniu, zmieniamy proporcje, czyli 230 tysięcy zostaje tylko na te dwie drogi, a 60 tysięcy na drogę przez Wieścieknię. Także my tu nic nie dokładamy pieniędzy, tylko po prostu zmieniamy przeznaczenie w ramach tych pieniędzy. Bo to były oszczędności, głównie to były oszczędności, jeżeli chodzi o drogę Jeziora, Dąbrówka i tam było. Dziękuję bardzo. Słuchajcie państwo radni, jest ostatnia sesja, praktycznie robocza. No, natomiast ja chciałbym zadać jeszcze takie pytanie, czy to by było możliwe, bo no, komisja rewizyjna, wiadomo, może takie informacje uzyskać. Czy my jako radni możemy uzyskać
taką informację, ile nas kosztowała Straż Gminna i jakie mieliśmy, no ja słyszę tutaj o zniżkach i wpływ. Chodzi o wpływy, jakie wpływy stosunkowo do wydatków naszej z budżetu gminy, środki zostały wydane i jakie wpłynęły, czy ten, jaki jest bilans, chodzi o to. No. Właściwie to no, kończycie kadencję, to z całej kadencji, a ten rok jest jaki, to wszyscy wiedzą, że bardzo spada, bo już chyba czwarty raz zdejmujemy. Jeżeli dotyczy to od tego pytania pana, to na następną sesję... Na następną sesję nie jesteśmy w stanie teraz już określić. Poproszę pana radnego o odpowiedź. Kolega radny ma rację, że właśnie się tak dzieje, że ustawodawca przewidział, czyje drogi są powiatowe, czyje są gminne, czyje wojewódzkie, czyje krajowe i nagle się okazuje, że to droga jest powiatowa, odpowiada za nią powiat, powinien to robić powiat, natomiast gminy się dokładają. To 50% to wcale nie jest mała, co dopiero 75%. Tak, najbardziej się zgadzam. Natomiast my jesteśmy młodym krajem demokratycznym, gdzie samorząd powiatowy bawimy się chyba od 16 lat, samorząd gminny, bawimy to w Wrocławiu, uczymy się samorządu od 16 lat powiatowego, samorządu gminnego od lat 20. I uważam, że ta ustawa i tak jest, no nie chcę powiedzieć, że genialna, ale bardzo dobrze funkcjonuje ta ustawa samorządowa. Że ona na niektórych płaszczyznach finansowo gdzieś nie gra. Oczywiście budżety powiatu są nieporównywalnie słabsze, budżety powiatu od budżetów gmin, zwłaszcza niektórych gmin, czy tam znacznej części gmin, to samorządowcy sami niejako znajdują rozwiązanie tej sprawy. Nie potrzeba czekać, aż się zmieni ustawa, aż się coś tam, jakieś zamrożenie całej sytuacji, że nie będzie żadnych remontów, czyli niejako sami kreują rzeczywistość tak, żeby to funkcjonowało. I obrażanie się teraz na tą rzeczywistość, że można być że powinno być inaczej, to my mieliśmy na początku w poprzednich kadencjach 2002-2006, chyba 2098, czy ta pierwsza kadencja to już nie była skrócona, 98-2002, kiedy rzeczywiście tutaj wiele samorządów gminnych mówiła, no jakim cudem my będziemy dokładać się do dróg gminnych, do dróg powiatowych. I między innymi też w tej gminie w tym okresie nie była zrobiona żadna droga powiatowa. W tym czasie powiat stał w tak dobrej kondycji finansowej, że każda gmina, która składała nawet najdłuższe odcinki, nawet 5-6-kilometrowe, to drugie 50% z powiatu dostawała. I gdybyśmy, liczyliśmy tutaj, taką robiliśmy symulację, gdybyśmy od początku z powiatem współpracowali te 50-50, w tej chwili mielibyśmy 70 albo 80% dróg, albo niemal wszystkie drogi powiatowe mielibyśmy skończone. Natomiast ze względu na to, na ten brak współpracy, tak naprawdę pierwsze większe odcinki zostały robione w kadencji 2006-2010. A teraz powiat, kiedy ma kiepską sytuację finansową, to okazuje się, że nawet jest problem i musimy ciągle wybierać mając ileś tam ofert z każdych 10 gmin z powiatu. My musimy odrzucać nawet te oferty 50% do 50%. Także z jednej strony tutaj pan radny ma rację, że w sumie to jest droga powiatowa robiona środkami gminnymi, a z drugiej strony może nie obrażajmy się i jeżeli te nasze możliwości finansowe, mówiąc teraz w imieniu gminy Tniewy, pozwalają tutaj współfinansować. Teraz nie stać się po prostu jako gminy. No to można by rozmawiać na temat zadłużenia i nieobowiązków, ale zadłużenie powiatu jest nieporównywalne do zadłużenia gminy. Macie dobrą kondycję finansową. Ja nie mówię, z jednej strony pod względem ustawy rzeczywiście robimy drogę powiatową, z drugiej strony możemy jej nie robić i powiat też jej nie zrobi. Swoją drogą, w zależności od budżetu i symulacji jakości tych dróg, jakie w powiecie chcielibyśmy robić, to już jest taka oklepana sprawa, że jeżeli powiat przy swoim budżecie będzie remontował swoje 600 coś kilometrów dróg, to zajmie mu to grubo ponad 100 lat. Także to tak wygląda nasz budżet. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Wójt jeszcze chciał? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, Szanowni Goście. Można tutaj wziąć to pod uwagę, co Pan Radny powiedział. W latach 2002, jak powstał powiat i w pierwszej kadencji, zawsze przypominam sobie kolegę Alka, który był tam radnym i pani Berdygar. Tak, oni oboje wtedy byli radni. Wtedy wystarczyło tak 10-20%, do 20%, do 20% i powiat wchodził z inwestycjami. Wtedy nawet nie było chętnych na te 20%. A teraz mamy 75%, już po 70% jest więcej gmin chętnych do tej proporcji, co pan radny wspomniał, niż pieniędzy w budżecie.
My mamy 8% zadłużenia, powiat ma 60% zadłużenia i to jest różnica. I teraz mamy do wyboru, czy mamy koła urywać, czy mamy współpracować. Ja jestem zawsze zwolennikiem współpracy, bo nikt się nie pyta, czyja to droga. Tylko każdy wini gospodarza i radę tutaj, co się dzieje na terenie gminy Pniewy. To jest nasze podwórko. I tu dziękuję radnym wszystkim za dobrą współpracę i za, że podkładamy, jest dla nas najważniejsze dobro naszych mieszkańców. To proszę Państwa, no, mamy tyle kilometrów dróg porobionych. Od raz przy współpracy 2006-2007 zaraz zaczęliśmy robić drogę Dąbrówka Sadków, która w ogóle już była, nie było nawet jak omijać te dziury. Ciechryn z Rosce, to była tragiczna droga. No i wiele, wiele innych dróg udało. Pniewy i Chrubek była tragedia. Przez Pławice Jeziora tragedia. Jeziórka Dąbrówka też. Najgorsze drogi zostały zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja chciałam zabrać głos i chciałam tylko powiedzieć, że rzeczywiście były to lata, ja pamiętam, byłam wtedy też radną i rzeczywiście rada nie przyznawała pieniążków na drogi powiatowe, ale Państwo chyba sobie przypominacie, że drogi nasze gminne były tragiczne. 10 drogi mamy poprawione, dzięki tutaj, że Pan Wójt wysypuje te drogi, próbuje, żeby te drogi przynajmniej były przejezdne. I na dzień dzisiejszy, no już na stacie znaku, żebyśmy jakieś pieniądze mogli na ten powiat przeznaczać i te drogi powiatowe też robić. Ale wcześniej drogi były w fatalnym stanie i trzeba było doprowadzić do tego, żeby te drogi przynajmniej były przejezdne. Proszę bardzo. Państwo, chciałem podziękować tutaj Janemu Stędziewskiemu, Panu Wójtowi. Wspominacie sobie Państwo o tą drogę w Ciechlinie, to już jest walka drugą kadencję. Przede wszystkim była najsamierzona, tak jak wójt to mówił, i to jest Jan Stędziewski, że o tą drogę jeszcze muszę zrobić tą drogę na tą drogę. Jest 6 lat, 2 lata było podpisane, 2 razy było podpisane porozumienie. I 2 razy porozumienie, jak to się mówi, przepadło i też było niezrobione. Także dzięki Stędziewskiemu naprawdę jest dużo zrobione, dlatego że jak słyszałem, to niektóre gminy w tej kadencji nastały nawet złotówki na drogi powiatowe, a my już robimy trzecią drogę, czy no zaczniemy robić trzecią drogę, jak się na pogodach pozwoli. Nie chcę własne pieniądze. Nie. Ale to są zawsze. No właśnie, od czego trzeba zacząć, no niestety. Jak nie zaczniemy od czego zrobienia. Dobrze, to... dziękuję bardzo, proszę Państwa, bo już będziemy kończyć ja na tym debatę. Ja chciałbym powiedzieć, że ma Pan rację, ale czy nie zauważymy, że to, że my mamy 8%, starostwo ma 60, 40, no poprawił kolega, to pewnie 40, bliżej to wie lepiej. Natomiast no może to jest gospodarka finansowa zła w powiecie i dlatego my musimy z własnych środków wyjmować. Może na tym się zastanowić. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.